Dzień dobry. Temat na dzisiaj powinien brzmieć rozwój faszyzmu i nazizmu. Ale powinien brzmieć, ponieważ ten temat jest zbyt długi. Znowu uderzamy w moje czułe punkty, czyli takie, które ja naprawdę lubię i troszkę będę o tym opowiadał. Będzie też sporo ciekawostek, więc podzielę go na dwie części. W tym odcinku będziemy widzieli rozwój faszyzmu. W następnym rozwój nazizmu. Więc przechodzimy do Mussoliniego. Oglądamy. Jak już mówiliśmy przy okazji tego kryzysu, wielkiego kryzysu, w wielu państwach rosło bardzo mocno i szybko niezadowolenie wynikające z ładu wersalskiego, z jego postanowień. Generalnie wzmacniało to postawy takie bardzo nacjonalistyczne. W dobie kryzysu doprowadziło to do tego, że będziemy widzieli wśród niektórych państw tak zwany protekcjonizm gospodarczy. To, o czym mówiłem przy okazji New Deal, chociażby w Stanach Zjednoczonych. Ale tam, gdzie będziemy mieli demokrację, ten interwencjonizm będzie widoczny w sposób taki bardziej demokratyczny, czyli ci, którzy będą jakimiś tam, powiedzmy, że przedsiębiorcami, oni utrzymają te swoje przedsiębiorstwa w ręku, w swojej garści, a ci, którzy będą żyli w państwach totalitarnych, no już niestety tego nie utrzymają. I tu będziemy widzieli przede wszystkim we Włoszech, na tym przykładzie, kryzys demokracji. Ponieważ jak się wprowadza coś na siłę, czyli demokrację, to zazwyczaj ona się długo nie utrzymuje. Współcześnie zajrzyjmy do Afganistanu, gdzie one naprawdę, te demokracje wprowadzane siłą, były bardzo krótko utrzymywane. Podobnie było w Afryce Północnej, czy tamte Egipty, Maroka i tak dalej. Ale tutaj, wracając do Włoch, generalnie chodzi o to, że ich system był inspirowany francuskim systemem parlamentarno-gabinetowym. To powodowało, że ludzie będą głosować bardzo często, ponieważ rządy będą się rozpadać. Oni będą mieli tego serdecznie dość. Włosi, podobnie jak i Polacy, podobnie jak i Niemcy, byli przyzwyczajeni do tego, że byliśmy rządzeni silną ręką, jednostką, która za nas decydowała. I to tutaj będzie ewidentnie widoczne. Kryzys demokratyczny ominął Wielką Brytanię, ominął praktycznie poniekąd Francję, kraje Beneluxu, czy też Skandynawię. Ale Włosów już niestety nie. I tutaj przede wszystkim Włosi będą niezadowoleni z tym, że ich zdaniem, pomimo tego, że byli w wielkiej czwórce, Vittorio Orlando przecież o tym wszystkim decydował, dostali zbyt małe zdobycze, nabytki terytorialne. Następnie mieliśmy kryzys gospodarczy, tak w całej Europie, więc nic właściwie nowego. To pogarszało właściwie sytuację dla bezrobotnych i stwarzało właściwie możliwości do tego, żeby zadbać o pewnego rodzaju tych ludzi, którzy są w tym momencie pomijani w wielu różnych państwach. I ci ludzie to przede wszystkim kombatanci wojenni. I tutaj we Włoszech będziemy widzieli przede wszystkim pewną zmianę, ponieważ będzie tutaj widoczne ewidentne zadbanie o tych, którzy są kombatantami. I tak powstaje Fasci Italiano Combattimento, czyli Związki Włoskich Kombatantów. To będzie miało decydujące znaczenie w tym, co będzie później się działo właśnie we Włoszech. Prawie, że u mnie. Marcin, Włochy. Takie tam. Ale dobra, poważnie, idziemy dalej. I w ten sposób będzie rodził się powolutku faszyzm. Jak to powiedział Mussolini, faszyzm jest religią. XX wiek będzie znany w dziejach jako wiek faszyzmu. I generalnie ten faszyzm charakteryzował się pewnego rodzaju działaniami, które są znane i właściwie bardziej znane, że z Niemiec, ponieważ ten faszyzm to jest tak jakby nazizm, tylko że w nazizmie będziemy mieli jeszcze działania takie bardziej antysemickie, rasistowskie, w kierunku tego, żeby całkowicie ujednolicić państwo i pozbyć się fizycznie tych, którzy im temu ideałowi będą zaprzeczać. Ale wracamy do faszyzmu. Tu będziemy mieli tak, skrajny nacjonalizm, będziemy mieli militaryzm, będziemy mieli stosowanie przemocy wobec własnych obywateli, będziemy mieli monopol partyjny, wprowadza się państwo monopartyjne, jednopartyjne, wszystkie inne partie będą praktycznie całkowicie zdelegalizowane, wprowadza się formę dyktatorską sprawowania władzy i to będzie we Włoszech duce, czyli wódz, to będzie przy Mussolinim. No oczywiście faszyzm jest antydemokratyczny, antyliberalny i antykomunistyczny, więc wszystko właściwie jest w tym kierunku przekombinowane. Generalnie te związki włoskich kombatantów, czyli te Fasci Italiano di Combattimento, będą w tym momencie zmieniane w partię, a dokładnie to Narodową Partię Faszystowską, czyli Partito Nazionale Fascista. To jest to, co tu widzimy obok mnie, czyli ich emblemat. Zobaczcie, co na nim jest. To są tak zwane fasces, czyli takie jakby rózgi, które były charakterystyczne dla Imperium Rzymskiego, ponieważ Mussolini będzie chciał odrodzić Imperium Rzymskie. No nie uda się za bardzo, ale idea jak dla Włochów to wręcz idealna. Chodzi o to, że w tym, o czym mówię cały czas, czyli o tych rózgach, widzieliśmy je na pewno w Rzymie Królewskim, ale też w Rzymie później Republikańskim. To był symbol władzy każdego etruskiego króla, a później symbol władzy tak naprawdę
późniejszego konsula. Chodziło o to, że te rózgi, bo tak to wygląda, były noszone przez liktorów podczas Republiki Rzymskiej i one jakby stanowiły ochronę. I to będzie nawiązanie właśnie do tego Rzymu republikańskiego. Chociaż tutaj akurat w tym wypadku z Republiką ma to niewiele wspólnego. Na czele Narodowej Partii Faszystowskiej będziemy mieli Benito Mussoliniego. On rządzi w sposób wodzowski. Już wiemy, jak będzie wyglądało później państwo włoskie, jak przejmie władzę w tym państwie. Generalnie pojawiła się taka idea wokół państwa włoskiego, wokół ruchu faszystowskiego. Wszystko w ramach państwa, nic poza państwem, nic przeciw państwu. I to miało być właśnie cechą Wielkich Włoch, czyli powrót do Imperium Rzymskiego, cesarstwa wręcz rzymskiego. I to będzie miało później dosyć ważne znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że Mussolini nigdy nie chciał kandydować w wyborach. On nawet nie uważał, że jest to w jakikolwiek sposób mu potrzebne. On cały czas punktował rząd włoski. Wypominał im jedno, drugie, trzecie. Wszystkie błędy były widoczne. I on o tym mówił. Dlatego też starał się pokazać siebie jako tego gościa, który jest jedynym w swoim rodzaju takim ratunkiem dla całego państwa. Oczywiście chciał tutaj dosyć mocno wzmóc nastroje antykomunistyczne, antysocjalistyczne, ponieważ mówił, że grozi Włochom rewolucja socjalistyczna, a on zapewni im dobrobyt. I jak powiedział, tak uczynił. Przejął władzę oczywiście, bo z tym dobrobytem to będzie bardzo różnie. W październiku 1922 roku odbył się we Włoszech tak zwany Marsz Czarnych Koszul na Rzym. Czarne koszule to były bojówki Mussoliniego, jego zwolennicy. Oni szli w kilkudziesięciu tysiącach z różnych punktów w państwie włoskim. Co ciekawe, Wiktor Emanuel III, czyli ówczesny król Włoch, dostał informację od rządu, żeby wypuścić wojsko, spacyfikować tych gamoni i już nie będzie żadnego puczu, przejęcia władzy siłą, a on zrobił co innego. On niestety powierzył funkcję premiera Mussoliniemu, czyli bez wyborów Mussolini zostaje premierem. Co prawda nie zlikwiduje on monarchii, ale pozbawi króla realnego wpływu na państwo. I to był błąd. Jeszcze taka mała ciekawostka, bo to jest dosyć charakterystyczne. Jak tak popatrzymy sobie na to zdjęcie, widzimy Mussoliniego, który żwawo maszeruje ze swoimi czarnymi koszulami. A tak nie do końca było. Mussolini nie brał udziału w tym marszu czarnych koszul na Rzym. On tylko dojechał do pewnych punktów, przemaszerował się z nimi parę metrów, porobiono mu fotki pamiątkowe i w ten sposób mógł udowodnić, że przecież tam byłem. O co wam chodzi? Przejąłem władzę. Ale tak powiedziałem, niestety było to tylko i wyłącznie działanie propagandowe. Do propagandy sobie jeszcze dojdziemy. Mussolini po objęciu władzy premiera tak naprawdę podjął kroki w celu umocnienia swojej własnej władzy. Teoretycznie stał na czele rządu, więc potrzebował jakiś twór, który będzie mu w tym wszystkim pomagał, doradzał, a właściwie to w pewnym momencie zamiast ciała doradczego stanie się miejscem podejmowania wszystkich decyzji. Ten twór to Wielka Rada Faszystowska. On tam powołał swoich ludzi, którzy mu są poddani, którzy wykonywali bezwiednie jego polecenia. Oczywiście w rządzie mogło być inaczej, bo jednak król, tutaj ludzie mogą coś powiedzieć, a w ten sposób ma wszystko pod kontrolą. Mussolini, żeby tą władzę sobie umocnić, zmienił troszeczkę ordynację wyborczą, czyli sposób głosowania, sposób rozdawnictwa mandatów w parlamencie. Chodziło o to, że ugrupowanie, które uzyskało najwięcej głosów, ale minimum 25%, otrzyma jakby od razu 2/3 głosów w parlamencie, tak żeby się nie martwić o to, czy ktoś może ich przegłosować, czy też nie. I w ten sposób w 1924 roku partia faszystowska przejmuje władzę. Ale tutaj musimy parę rzeczy sobie powiedzieć, ponieważ tu będą dwie postacie, które będą w tych pomniejszych partiach, a które są nam dosyć mocno potrzebne. Pierwszą postacią jest Alcide de Gasperi. To jest człowiek, który będzie późniejszym ojcem Unii Europejskiej. Po II wojnie on będzie dalej żył i będzie wchodził jakby w kontrakty przy tworzeniu pierwszych organizacji typu EWWS, EWG, ale o tym będziemy sobie mówili już w klasie następnej. Natomiast on będzie tutaj z włoskiej partii ludowej. Ale ten drugi pan, czyli Giacomo Matteotti, on był z takiej partii raczej socjalistycznej, czyli jednolitej partii socjalistycznej dokładnie. I generalnie o nim jest taka dosyć ciekawa historia, czyli ciekawostka numer dwa. Oskarżył faszystów o oszustwa, o gwałty wyborcze, domagał się unieważnienia wyborów, mówił, że wszystko jest zrobione niezgodnie z prawem i w efekcie został porwany, a po 2 miesiącach odnaleziono jego ciało. Przypadek raczej niekoniecznie i on też o tym wiedział, ponieważ jeszcze przed wystąpieniem w parlamencie, kiedy zarzucał to wszystko faszystom, powiedział swoim współtowarzyszom, żeby szykowali już mowę na jego pogrzeb. On wiedział, czym to się skończy. Ale przeszedł do historii, mówię o nim, mówię. Warto o tym pamiętać. W ten sposób likwiduje się przeciwników politycznych. Zresztą widzimy na zdjęciu już ciało odnalezione niemalże po 2 miesiącach, tak powiedziałem wcześniej, musiało naprawdę nieprzyjemnie wyglądać. A my idziemy sobie do rządów faszystów. Tak już mówiłem wcześniej, prowadzono system jednopartyjny, czyli monopartyjny. Narodowa Partia Faszystowska była jedyną legalną partią, która mogła działać w
w państwie. Wszystkie inne partie zostały całkowicie zlikwidowane, zdelegalizowane. Nie ma mowy o tym, żeby mogły dalej funkcjonować. W państwie kluczową rolę odgrywały korporacje. O tym warto pamiętać, bo te korporacje są niezwykle charakterystyczne właśnie dla państwa włoskiego, tego faszystowskiego. To były korporacje, które skupiały się wokół pracodawców, wokół pracowników i to będzie wiązało się z tym, że będą kontrolowane przez państwo. Jednak Włochy mówiły o tym, a właściwie to Mussoliniemu chyba najbardziej leżało na sercu, że żeby być imperium, to trzeba mieć kolonie. I w ten sposób w tych podbojach terytorialnych w latach 30. podbiłem sobie Albanię, a później Etiopię. Więc sam Mussolini robił wszystko, żeby tylko w jakiś sposób swoją władzę umocnić. Generalnie faszyści prześladowali wszystkich tych, którzy byli im nie na rękę. Ale nie podejmowano właściwie żadnych działań, aby prześladować Kościół. Ponieważ Mussolini wiedział, że rywalizacja o duszę, czyli zwykłych ludzi, będzie miała dosyć ważne znaczenie w polityce państwowej, ponieważ aby zapewnić sobie przychylność wszystkich ludzi, trzeba mieć przychylność Watykanu. Jak ma się przychylność Watykanu, to będą płynęły instrukcje od papieża do duchownych, a oni będą mówili pewnie tylko pozytywnie o samym Mussolinim oraz o faszyzmie. Generalnie wszystko zaczęło się w 1870 roku, wtedy po zjednoczeniu Włoch, po zajęciu właściwie Rzymu przez Włochów. Papież ogłosił się więźniem Watykanu i to był spór, który trwał i trwał na ziemiach włoskich. A trwać będzie do 1929 roku, bo wtedy podpisuje się pakty laterańskie. Czyli powstaje państwo Watykan, a religia katolicka w ramach tych paktów laterańskich została tak naprawdę uznana za państwową. Pomimo tego, że pierwotnie w sumie to Mussolini szedł w kierunku ateizacji państwa. Papieżem, który wtedy to podpisał, był Pius XI i on nawet powiedział coś takiego bardzo ważnego jak na tamte czasy. Powiedział, że Mussolini został nam zesłany przez opatrzność. No, generalnie na pewno, skoro utworzył im Watykan. Jednak już później, w roku 31, został Mussolini potępiony generalnie przez papieża, przez Piusa XI, gdzie papież miał porównać faszyzm niemalże do pogaństwa, więc generalnie jak jest dobrze, to jest dobrze, ale jak już spóźnić coś więcej będziemy chcieli, no to możemy w sumie uderzać. I tym wielkim uderzeniem kończymy lekcję o faszyzmie. Zapraszam tym samym do kolejnego tematu, czyli do nazizmu. A za dzisiaj dziękuję i do widzenia.